Masowy protest mediów. Czarny kolor zalał okładki gazet i strony główne portali w Polsce. Polskie media wyrażają sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Brak regulacji dotyczących podziału przychodów z reklam między twórcami treści a gigantami technologicznymi budzi obawy o przetrwanie mediów. Polski generał w Kijowie. Generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, przybywa w Kijowie na zaproszenie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia wiązki kwiatów przy ścianie pamięci poległych za Ukrainę. To kolejne ważne spotkanie obydwu dowódców pokazujące solidarność i współpracę pomiędzy Polską a Ukrainą. Nowe sondaże w USA. Badania New York Timesa i Wall Street Journal pokazują rekordową przewagę Donalda Trumpa nad Joe Bidenem. Od 6 do 8 punktów procentowych przewaga Trumpa wzrosła po debacie wśród wyborców planujących wziąć udział w wyborach. Sprzęt dla Ukrainy. Biały Dom ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 2,3 miliardy dolarów. USA przekażą m.in. amunicję artyleryjską, rakiety do systemów HIMARS i systemów obrony powietrznej. Ukraina otrzyma także systemy nawigacji w powietrzu i inny sprzęt lotniczy. Relacje polsko-niemieckie. Niemieckie spojrzenie na Polskę pozostaje anachroniczne i niesprawiedliwe. Wschodni sąsiad nie ma powodu do poczucia niższości. Polska nie robiła problemu, gdy Olaf Scholz skrócił konsultacje rządowe w Warszawie.